Siemaneczko, witam was już w 19 odcinku z Izu to Glory. Dzisiaj zagramy sobie drafcik, ale nie będzie to byle jaki draft, ponieważ będziemy mieli do zdobycia także zawodnika. Na każdy wygrany mecz będziemy otrzymywać jednego zawodnika. Oto jak prezentuje się tabela. Więc tak, pewnie dziwi was, że Nesta jest tylko za jedną wygraną, ale już wam śpieszę z odpowiedzią. Nie chciałbym go szczerze wygrać, ponieważ mam zamiar go przepalić w jakimś SBC, także liczę po prostu, że przejdziemy tą rundę bez problemu i wygramy oczywiście drugi mecz, gdzie do zdobycia jest Jimenez. Za wygranie trzeciego meczu jest Varane, za wygranie czterech meczy no niestety nie ma nic, ale to dlatego, że po prostu nie chcę tak tryhardować mocno, żeby nie spinać się tak przy tym odcinku, żeby tak bardziej na luzie zagrać, ale oczywiście się postarać. Żebyśmy się też źle nie zrozumieli, zdobywamy w tym odcinku tylko jednego zawodnika, więc jeżeli wygramy 3 mecze, to wędruje nas Varane, 2 mecze Jimenez, a 1 mecz Nesta. Ale dobra, wybierzmy sobie formację 4-3-2-1, myślę, że jest bardzo fajną formacją do zagrania. Zobaczmy. Postarajmy się ułożyć jak najmocniejszy skład. I weźmiemy Drogbę, jeszcze im nie grałem w tym roku, także jego weźmiemy. Jest to ikona, da nam fajne zgranie na padzie. Zobaczmy, co będzie na lewym skrzydle. Mam nadzieję, że będzie jakiś Neymar może. Dobra, tu jest bardzo słabo. Ale pójdziemy w Premier League, bo pewnie tak się ułoży pomoc. Zobaczmy, prawe skrzydełko też chyba nie będzie jakoś super. Ryan Kent. To jest bardzo fajne, bo nie grałem nim jeszcze. Słyszałem dużo fajnych opinii, oczywiście oglądałem u Damiana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pomocnik. Najlepiej jakby był jakiś Anglik, ale no nie weźmiemy Milnera, weźmiemy sobie Pogbę. Zobaczmy dalej, mam nadzieję, że jakiś fajny Anglik wypadnie. Dobra, Kovacic też może być. Zobaczmy ostatniego pomocnika. No tu tak średnio, nie? Weźmiemy sobie Xolera tak naprawdę, bo jest z Hiszpanii. W sumie nic więcej nie kierowało mnie przy tym wyborze. Lewa obrona. Zobaczmy. Okej, weźmy Tierneya, bo jest Premier League i w sumie to większej filozofii tutaj nie było. Dobra, weźmy legendę Dix United, Ogbonna. Kolejny środkowy obrońca, no to musi coś posypać, bo na razie jest taka średnia obrona. Okej, teraz jest Kimpembe albo Van Dijk. I szczerze mówiąc, wezmę Kimpembe, bo Van Dijkiem już dużo razy grałem w tej FIFA, a Kimpembe nie. Także kolejny obrońca, okej. I on nam pasuje chyba idealnie do Debussy, więc jego wybierzemy. To prawda, mam nadzieję, że on nie będzie w zespole, ale na razie trzeba go wybrać. Bramkarz z Francji, którego nie umiem wymówić, bierzemy go. Przejdźmy sobie teraz do obrony, mam nadzieję, że jakoś ją wzmocnimy, szczególnie to. Okej, dobra. Kamara to jest bardzo dobry zawodnik i jego biorę i od razu przesuwam w zespół, żeby to wyglądało w ten sposób. To jest już... Lewą stronę mamy gotową. Pora zająć się prawą. Mam nadzieję, że prawy obrońca, jak i środkowy obrońca też mógłby wypaść. I nie wypada. I teraz jest problem. Weźmiemy sobie jego, bo jest z Francji. Okej, i to już wygląda też fajnie. Zobaczmy pomocnika. Teoretycznie Thomas Müller by pasował. Okej, weźmiemy Partey'a. Tak zwał. O, no i proszę, więc jest granie jeszcze. Weźmiemy sobie bramkarza w sumie, bo nie wiem, czy ktoś jest w stanie go zastąpić. Z takim wyborem bramkarza na pewno nikt go nie zastąpi. Także lecimy sobie dalej. Jeszcze lewe skrzydło. Kevin De Bruyne. To jest zawodnik, którego biorę na pewno. Bo Kante nie... Dobra, bierzemy Kevina. W sumie za byle kogo. Bo defensywnych mamy, więc ja nie potrzebuję kolejnego defensywnego do składu. A Kevin na rozegraniu naprawdę może dać... Harry Kane, Richarlison. Ale jest też Sterling. Dobra, bierzemy Sterlinga, bo... No, żaden inny nam nie pasuje. W sensie... Nie było jak ich do zespołu włożyć. A potrzebujemy dobrego lewego skrzydłowego w podstawowym zespole, także... Wybrałem Sterlinga. O kurde, Pele. O ja cię pierunie. Nie grałem nim jeszcze, bardzo chciałem nim zagrać. I Pele to jest dobry zawodnik. Dobry traf, naprawdę się mega cieszę z tego. O kurcze. Jeszcze jakieś dobre będą, uwaga. Dobra, Messi. Tutaj raczej bez zastanowienia nie było nic lepszego. Ale Pele to jest traf. Serio, mega chciałem nim zagrać. Okej, jeszcze jedna dobra karta będzie. Ojoj, Trent Alexander-Arnold. Bierzemy go. Trudno, będzie miał trochę mniej zgrania. No ale karty, to ty nie wybrać. No proszę was.
O, jeszcze jeden dobry zawodnik będzie. Neymar. Łatwiej, panie. Neymar, no nie no, Neymar, no nie mam tu nikogo. Pepe mam wziąć, teoretycznie by pasował, ale on i tak będzie miał mnie zgrania, bo to jest Pepe. Dobra, bierzemy Neymara. Ławkę mamy potężną. Pierwszy skład też, naprawdę to jest draft, którym chcę zagrać. O. Dobra, mamy 100 zgrania, 89 oceny ogólnej, dwie ikony, jedna karta Toty, prawie same, nie no, draft kart specjalnych tak naprawdę, bo większość kart, jakie mamy, to są karty specjalne, dużo informów strasznie. Dobra, weźmy menadżera jeszcze i co, przejdźmy już do pierwszego meczyku. Naprawdę się cieszę z tego draftu, bo jest świetny. Weźmiemy sobie legendę Manchesteru City na ławeczkę także. Dobrze. Więc przejdźmy do pierwszego meczyku w drafcie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że obronka się spisze. Ten Nyakate chyba, on się tak nazywał. On miał ponad 80 tempa z tego, co dobrze pamiętam, więc myślę, że naprawdę będzie spoko. A gościu ma Hulita, więc też naprawdę fajnie mu się poszczęściło. Dobrze, że my go nie trafiliśmy, bo tak szczerze nie miałbym go jego wrzucić do składu chyba. Nie no, fajny zespół, tylko ta formacja na trzech obrońców trochę jest taka średnia, ale mam nadzieję, że dam sobie radę. Drogba i pierwsza okazja i mamy pierwszą bramkę! Brawo Didier Drogba, chyba asystował Pele. Ale naprawdę ładnie, ładna pierwsza akcja i wygrywamy 1-0. Sancho także. Sterling co walczy, kurde, nie spodziewałem się, że on tak będzie fajnie grał na razie. Ryan Kent! I Ryan Kent strzela bramkę, brawo, 2-0. Okej, myślałem, że wyjdzie. Ale teraz jest Pele, no i Pele takich sytuacji raczej nie zmarnuje, a jednak nie Pele, tylko Kevin De Bruyne i Kevin De Bruyne na 3-0. Rahim, Pele. Pele! Nie ma gola, wow! Myślałem, że to będzie gol. Didier Drogba, kolejna sytuacja i Didier Drogba, 4-0. Chyba mamy rage quita. Didier Drogba prawdopodobnie doprowadzi do rage quitu przeciwnika. Tak jest! I mamy w tym momencie Nestę. Kolejny rywal jest, stroje wybrane. Zobaczmy, zobaczmy, co może mieć przeciwnik za składzik. O, też ma Pele, ale ma go na mocno niepełnym zgraniu, jest Adama Traore. Co nie zwiastuje łatwego meczu. Chciałem powiedzieć, że będzie grał na piątkę obrońców, ale tu nie może zmienić formacji, bo jest ten Cancelo, więc myślałem, że będzie na piątkę grał. Okej, Pele. Pele wjeżdża i Pele nie strzela, ale Ryan Kent strzela gola. Tak jest, mamy 1-0, brawo Ryan. Brawo Ryan Kent. De Bruyne bardzo ładnie wraca. I Cristiano Ronaldo ładuje nam bramkę na 1-1. I Didier Drogba, pięknie. I piękna bramka Sterlinga, co za nożyce. Brawo, Raheem Sterling. Ładnie, ładnie. Tutaj. Ale Sterling go zrobił. Sterling, tak jest. 3-1, Raheem Sterling naprawdę rozgrywa świetne zawody. I Ryan Kęcik! Co jest grane z tym bramkarzem? Kolejny rage quit będzie, już drugi rage quit chyba w tym drafcie będzie. Tak jest, mamy w tym momencie Jimeneza. Drugi rage quit w tym drafcie. Naprawdę zespół gra niesamowite zawody na razie. Kolejny rywal. Trzecia runda, zobaczmy co za składzik. Okej, okay. Na pewno lewe skrzydło i napad zmieniane będą. Możliwe, że też środek obrony, ale ogólnie... Solidny środek pola, ten Tomori jest naprawdę dobry, plus... Trend, ale reszta taka sobie, nie? I Pogba, Boże, znaczy Pele wypuszczony. Pele! Pele, 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 1-0. Naprawdę szczerze nie sądziłem, że to wpadnie. Nie sądziłem, że go przejdę. Daje mi się, że no tutaj trochę pomogła mi gierka, no ale z drugiej strony to jest Pele 9-8. Sterling i 2-0, tak jest. Piękny odbiór Sterlinga w ataku. Raheem Sterling, piękny lobik, piękny... Sterlingos, ty jesteś mistrzem, chłopie. Piękna piła Sterling, De Bruyne. Akcja Manchesteru City, Pele, Drogba, Ryan Kent, wszyscy rozgrywają takie zawody, że to głowa mała. Drogba, piąta bramka, ja nie wiem. I kolejny rejpit chyba będzie, co jest grane? Ja nawet nie wiem, kogo mam na ławce, bo nawet nie miałem możliwości sprawdzić. W momencie odblokowanego Rafaela Varana, który pojawi się pewnie w następnym odcinku. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie zrobić następnego odcinka tak typowo dedykowanemu paczkom.
ponieważ będzie ich naprawdę około 40, co zajmie już dużo czasu. Także napiszcie w komentarzu, czy następny odcinek, czyli odcinek sobotni, ma być dedykowany patch. Przejdźmy sobie teraz do player picków. Siemano, witam was w przyszłości. Odbierzemy sobie teraz nagrody za Division Rivals oraz Mistrzostwa FUT. Jak mówiłem, paczuszki zostawiam sobie na jutro, żeby mieć szansę na totsy. Wchodzimy w Division Rivals i co? No i bierzemy paczki niewymienne, a ich jest naprawdę sporo, bo ich jest aż 8, więc je sobie zabierzemy. Standardowo dzisiaj trochę pogram, żeby też była pierwsza ranga na za tydzień. Oczywiście piki za Golda 2 otwieramy sobie teraz. Paczuszki, jakieś tam monety, fajnie. Dobra, zobaczmy. Szczerze, widziałem, że jest Courtois. Bardzo bym go chciał. To jest jedyny zawodnik, który chyba mnie by interesował, jeżeli chodzi o takiego zawodnika, który mógłby wejść do składu. Zobaczmy, czy będzie. Uwaga. No nie będzie. Weźmiemy sobie tego Kiera. 83 oceny. Prawdopodobnie pójdzie do pika 86+. Kolejny. Zobaczmy i uwaga. Okej, jest Volant. 87 oceny, to jest naprawdę dobry pik. Jego weźmiemy oczywiście. Przejdźmy teraz do finału. Mam nadzieję, że w finale też będzie Rage. To by było w ogóle wow. To by był jakiś draft Rage Quitów. To by było piękne. Ale zobaczmy, czy tak będzie. Skład przeciwnika, okej, dobry skład. Albo nie. Obrona jest totalnie do wymiany. Napastnik Aguero chyba też już tak sobie. Cała linia defensywna, czyli defensywna łącznie z SPD jest słaba. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, jest słaba. Jedyne Pele i Zidane ratują ten zespół, ale jak gościu ma taki skład, to musi umieć grać. Niestety musi umieć grać i tutaj będzie problem. Zidane też już tutaj jest. Dobrze wiemy, Zidane ma obie nogi i Zidane nam strzela bramkę niestety. Ty, Judaszu, ty. Natomiast są obronę. No, może mogą też wpływać na to obrońcy, jak ich ma. Ale w ataku jest kotem. W ataku jest kotem, naprawdę jest kotem. Wbija rangę. No nie! Tu, dobra, tu był pech. Tu trzeba powiedzieć, że był pech. Dobra, nieważne. No nie, gość ciągle tym samym z wodem mi przychodzi. A moi zawodnicy nie wiem, jak się zachowują się okropnie. No niestety ten mecz przegrywamy, moim zdaniem. Gościu był dobry, ale nie aż tak, żeby wygrać 5-0. Zobaczmy, co będą za nagrody. Wszystkie paczki powyżej 25k zostawiam. Jest dobra, jedną paczkę otworzyłem, bo jest za 15k. Duża złota paczka premium. Zobaczmy, może akurat coś fajnego będzie, jakieś ekraniki, walkoutik. No zobaczmy i uwaga. Nie ma nic. Dobra, ale tak jak mówiłem, najważniejsze jest to, że jest Rafael Varane w naszym zespole. Mam nadzieję, że taki drafcik też wam się podobał, gdzie mogliśmy zrobić jakiegoś zawodnika. Życzę wam oczywiście miłego dzionka. Siemano.